A jak sprawy? Trzymają. Twoje. No. Jak na... Co? Źle. Nie dam o tym. No jak na syreni. I really like that demo as well, so this is gonna be cool. Many kids just really respect sunrise.
Cześć. To dlaczego jestem tutaj z wami? To dlatego, że... Cycki pokazał! Cycki ziom! Sesja się skończyła już chyba. To dlaczego jestem tutaj na tej scenie? To dlatego, że widziałem wystarczająco dużo gówna wokół siebie. Nie musiałem go doświadczać bezpośrednio. Mogłem widzieć to jak przez szybę, ale to wystarczyło, żebym sobie wymyślił, jak ja chcę sobie zmienić swoje życie i żeby żyć tą zmianą. Nie ma takiego momentu, kiedy jest wam źle i tak musi być już zawsze. W każdej chwili możecie to zmienić. Obojętnie, czy macie, jak wielu z was tutaj, pewnie poniżej 20, czy poniżej 30. To jest w ogóle nieważne, co było kiedyś, co było wczoraj, jak długo ktoś jest wegetarianinem, albo jak długo ktoś jest straightedge. Ważne jest to, kim jesteście tutaj dzisiaj. I co zabierzecie z tego gigu do domu. Ten kawałek zatytułowany jest Global Concert. A to ma tutaj nie być tego! Let's go.
Dzięki. Dzięki wielkie. Okej. Okay. Parę lat temu jeden typ tutaj zrobił taki performance, który wszyscy pamiętają. Powiedział, zadał pytanie, dostał odpowiedź, noszą dzisiaj obrączki. Ten typ dzisiaj ma za parę dni ma urodziny. Dla niego jest ten kawałek i dla niego będą te wszystkie stage dive'y, które teraz tutaj będą. Kawałek jest z miasta, z którego tak naprawdę pochodzisz. Ja wiem. Miasto na cy. Kilka rozmów tutaj z typami, kilku typów, tych, których widziałem na scenie, też powiedziało spoko rzeczy. To jest właśnie to, czego ja chcę słuchać. Każdy mówi coś innego, ale nie jest to jakieś narzekanie, albo megalomanie, albo mówienie o tym, żeby kupić coś tam. Ten kawałek jest o tych wszystkich sytuacjach, kiedy przytrafia wam się coś takiego, że coś macie pod skórą, macie z tyłu głowy, czego sami się czasem boicie przyznać, że właśnie tak myślicie. Wiecie, że właśnie tak powinniście zrobić. W tą stronę powinniście pokierować swoje życie, ale wszyscy wokół mówią wam co innego. I nagle spotykacie tę jedną osobę, która może być waszym przyjacielem potem od tej pory. Albo jest waszym przyjacielem, albo to przeczytacie, albo wam ktoś to powie. I od tej pory wszystko inne nie ma znaczenia. Wszystko to, co było wczoraj, nie ma znaczenia. Liczy się teraz, liczy się wszystko od tej decyzji. Ten kawałek zdecydowany jest Soul Traveler. Jest dla was wszystkich tutaj. Dla wszystkich, którzy przyjechali na ten koncert. Wszyscy w całym przedziale wiekowym. Wszyscy lokalni, z południa, z Londynu. Z Warszawy. Z północy. This dude from Sweden. Z Detroit. Tyrant przyleciał.
Wiem, że z tej sali, że ludzie, którzy są na tej sali, robią i zrobią zajebiste rzeczy wokół siebie. Wiem to z doświadczenia, nie dlatego, żeby powiedzieć tak, bo tak będzie fajnie, ale część z was jeszcze chodzi do budy, część z was chodzi jeszcze do roboty, której może nie lubi, ale wie, co chciałoby robić. I znam bardzo dużo osób tutaj i wiem, jakie mają pasje. Wiem, że prędzej czy później to zrobią, że jeden typ się będzie zajmował energiami odnawialnymi. Inny gość pomaga ludziom niepełnosprawnym i będzie pewnie zrobił jeszcze lepiej. Inny typ od jakiegoś czasu wozi ludzi i myślę, że jeszcze coś sobie do tego dorzuci. I wszystko to, co robicie tutaj, to się sumuje na to, że takich ludzi jak wy jest coraz więcej. Im więcej ich jest, tym więcej o nich słychać. Ten kawałek jest zatytułowany Done Waging War. Zamiast zajmować się tym, co wam się nie podoba, skupcie się na tym, co lubicie. Tak jak mówił mój człowiek Filip Suwałk. Dzięki. Bardzo lubię słyszeć takie rzeczy, jak mówi typ z Tag Life. O tym, że ich typ biega. Chcę słyszeć o tym, że ktoś robi codziennie coś regularnie, bo sam chcę to robić. Bo sam staram się to robić codziennie i jeżeli wy to robicie, następną osobę do tego pociągniecie. To jest nasz
To jest koniec naszego gigu. Po nas wystąpi jeszcze Heart to Breath i Regres. Nie muszę mówić, co z nimi zrobić. Die by the sword for life. Karma Malik, weterstwie pan. Zadawałem się za wszystkich, którzy mają dzieci do narady Sary. Za wszystkich ojców, wszystkich matek. Kalima! Hey!
Za zrobienie tej imprezy, dla wszystkich, którzy pomogli, dla wszystkich, którzy przyszli. Wszystkie zespoły, które widziałem, zrobili takie wrażenie, jak z wojny zrobić hardkorowe zespoły. Dzięki. Było też kilka niezłych tutaj wejść na scenę tym, którzy nie mieli wystąpić. Także dla nich też, brawo. Cargo wrócił. Malik nigdy nie opuścił. Elo. No, wiem, że się nie dają. Ale co, ja 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 co, ja